Jak? Zimno? To znaczy śmiałko pierwsze? Nie, to pan ja. Ale pan pierwsze wczesny. O, no, pierwszy raz zimno, bo to jest pierwszy raz, bo to was zrobił wygrzany. Sytuacja jest komfortowa. Jaka jest temperatura? Wody jest niecały stopień, chyba 0,6 tego co pamiętam. W powietrzu mamy minus 5, minus 6. A pani jak? Pani pierwszy raz weszła? Jestem. Proszę. Łapię oddech. Jest fajnie, coraz lepiej. Ale zimno już czuć? No czuć! Działanie zimno. Nie mogę powiedzieć, że nie czuć. Wytrzyma pani 10 minut? Nie, absolutnie. Pierwszy raz nie. Pierwszy raz nie. Kilka minut. A jeszcze możemy państwa imiona? Walerian. Beata? Nie. Nie wiem, nasikał czy coś. W każdym razie jest ciepło. Jestem nagrzany. Generalnie spałem dzisiaj tutaj na miejscu po to, żeby grzać w bani. Żeby była ciepła woda, więc wydaje mi się, że organizm się nieco zaklimatyzował, więc 12 godzin spędziłem tam pod spadochronem, paliłem sobie ognisko, w końcu wygasło, rano jak szedłem dołożyć do pieca, do bani, to o 4 było minus 10, ale pod spadochronem miałem tam minus 3, więc było mi ciepło. A jeszcze mam do pana pytanie, a co pomiędzy tymi wejściami do wody? Pomiędzy wejściami do wody każdy z nas będzie obierał jakąś swoją taktykę. Swoją taktykę mającą na celu przede wszystkim ogrzanie się. Jeden będzie ćwiczył na rowerze, inny będzie biegał, inny będzie wchodził do sauny, inny będzie wchodził także do bali. Tych sposobów mamy bardzo dużo. Ja przyjmę taki na początku bardziej survivalowy sposób, czyli taki, jaki w sytuacjach awaryjnych survivalowych można mieć. Czyli to, co mogę mieć przy sobie, czyli jakiś tam śpiwór, który zazwyczaj gdzieś tam na wszystkich swoich wyjściach mam, a także ognisko, które jest jak gdyby podstawą dostarczenia ciepła do organizmu w sytuacjach awaryjnych survivalowych. W śpiworze już w tym momencie mam naszykowane butelki z ciepłą wodą o temperaturze około 36 stopni, więc one nagrzewają w tym momencie mi w śpiworze tą temperaturę. Wobec tego wejdę do tak zwanego ciepłego śpiwora. Od razu po wyjściu wysuszę się, przebiegnę się już do miejsca mojego, w którym będę tam spędzał potem czas, no i wskoczę sobie na chwilę do śpiwora, ta temperatura wróci do swojego stanu tak jak się należy, no i potem będę wspierał kolegów. Pocycki. No i piona i zmiana. Piąteczka. Generalnie tragedii nie ma. Ej, ty masz schłodzone ręce, ja nie mogę. Nie mogę utrzymać. Badamy, to tak? Czekaj. Żebyś się nie popatrzył. Powiem ci, że przy minus 5 to mi trudni cholera zamarzła. Szkoda, odmówił posłuszeństwa. No. Czyli to nie człowiek jest najsłabszym ogniwem, tylko sprzęt się okazał. Nie, to jest tak zwykle bywa. Dobra. Eksperyment rzeczywiście wyjątkowy. Przypomnijmy, że przez 12 godzin zmianowo co 10 minut do wody wchodzi 6 śmiałków. Każdy z nich... Ale niech on będzie dekorwidowny, to się złapiesz temperaturę i wiesz. Słyszałem, że pod ptaki czasami. Bardzo dobrze. Dzisiaj przekonamy się z tych różnych metodach, jak tutaj jest. Dla tych ludzi. Poza tym wiem, że to wydarzenie również ma taki charakter edukacyjny, również naukowy, dlatego że będzie badana wytrzymałość ludzkiego organizmu właśnie na niskie temperatury. No, cieszę się, że wybrali panowie Zalew Morawicy, który słynie nie tylko w lato, ale również w zimę, dlatego że mamy tutaj bardzo taki prężny klub morsów. No, pogoda, powiem szczerze, dopisała chyba, bo jednak scenaria jest absolutnie zimowa, co dodaje dodatkowo
dodatkowych takich jak gdyby atrakcyjności i jednocześnie no, niecodzienności tego wydarzenia, bo jednak no, rozebrać się, wejść do tej wody, 10 minut wytrzymać, później kolejni, następni i tak przez cały dzień. No, wielki szacunek jeszcze raz. Nie jest panu zimno od samego patrzenia? No w tej chwili do kamery to całkiem przyjemnie, natomiast pewnie za chwilę będzie zimno, chyba nam wszystkim, dlatego że no jednak no trzeba po prostu podziwiać tych ludzi. Masz z dalszej perspektywy, z bliższej, schowam go do tobie. Namiot widać, nie? Że namiot widać. Piątko to cegła? Ale rower jeszcze lepsza sprawa. Fajnie, fajnie.